Niejednokrotnie, gdy czytam mowę pożegnalną Jezusa, to jest ten fragment z Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, to mam przed oczami takie koło, które spada gdzieś, toczy się z góry i tak przyspiesza, przyspiesza, przyspiesza. Czasami trudno złapać moment, czy to przykazania i wypełnianie tych przykazań dadzą nam w efekcie miłość do Chrystusa, czy miłość do Chrystusa da nam w efekcie wypełnianie przykazań, czy to miłość do Chrystusa jest pierwsza, a miłość Ojca do nas wtórna, czy najpierw Ojciec nas umiłował i dzięki temu my możemy miłować Syna. Te wątki są ze sobą niezwykle splecione i czasami mam wrażenie, że jest to właśnie takie koło, które toczy się z góry i nie chodzi o to, żeby zrozumieć, co jest pierwsze, jak to uchwycić, ale żeby w to koło wskoczyć w odpowiednim momencie i tam się znaleźć. I w tym znaczeniu nie ma dużej różnicy, czy ja najpierw pokocham Chrystusa, a później będę wypełniał Jego przykazania, czy najpierw zacznę wypełniać Jego przykazania, a później Go pokocham. Chodzi o to, żeby wejść w tę istotę relacji między Chrystusem a Jego Ojcem. Bo Chrystus, zostawiając nam te słowa, jest to Jego mowa pożegnalna, zostawiając nam te słowa, zaprasza nas do tego, abyśmy odkryli jeszcze bardziej istotę Jego relacji z Ojcem, że On, który Ojca ukochał i wypełnia wszystkie Jego przykazania z krzyżem włącznie. Jezus to chce nam pokazać. Przykazania, które nie są tylko jakąś taką formą zewnętrzną, do której trzeba się dopasować, jak do jakiegoś gorsetu czy zacisnego garnituru, tylko przykazania mają pewien cel, mają pomóc nam pokochać. Każda relacja, czy to relacja między człowiekiem a Bogiem, czy relacja międzyludzka, począwszy od relacji w miejscach pracy, w miejscu publicznym, aż poprzez relację partnerską, narzeczeńską, małżeńską, każda relacja ma swoje zasady. Zasady, których należy przestrzegać, zasady, których nie wolno łamać. Można powiedzieć, że to są po prostu przykazania. Rób tak, tak nie rób. W taki sposób się do mnie zwracaj, w ten sposób się do mnie nie zwracaj. W taki sposób się zachowuj, w ten sposób się nie zachowuj. Są pewne zasady, które mają służyć miłości i te zasady nie są dla samych zasad, ale są właśnie dla tej miłości. I dlatego Jezus dzisiaj do nas mówi: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. Dlatego, kto kocha, te przykazania nie będą trudnością w znaczeniu takim, żeby je zrozumieć, czy na pewno tak, czy nie inaczej. Po prostu je przyjmie. Będą trudnością pod tym względem, że one czasami nas ścierają, szczególnie z naszym egoizmem, z tym, że my nie zawsze chcemy postępować zgodnie z tymi zasadami w tej relacji, którą wyznacza nam Bóg i do której zaprasza nas Bóg. Czasem jest to trudne. Co więcej, czasami jest to związane z cierpieniem. Z cierpieniem związanym z tym, że świat odrzuca tych, którzy chcą żyć radykalnie, zgodnie z nauczaniem Chrystusa. Świat nie przyjmuje uczniów Chrystusa ochotnymi rękoma, nie zachowuje się, jakby tęsknił i pragnął. Myślę, że tym wszystkim z nas, którzy przeżywamy nasze życie także w tym wymiarze światowym, w pracy, na uczelni, wszędzie poza Kościołem i ludźmi związanymi z Kościołem, bardzo często widzimy, jak jest. Wielu z nas boi się przyznać do wiary, że co to będzie, czy nie spotka mnie za to jakieś cierpienie, odsunięcie. I święty Piotr dzisiaj do nas mówi, że bądź zawsze gotów do obrony swojej wiary, do stanięcia w obronie, do przyznania się do Chrystusa. My czasami się zachowujemy, no tak jak dzieci w podstawówce. Może mamy takie wspomnienie albo z naszego życia, albo z czyjegoś, że jest dobry kolega w klasie, ale ten kolega jest tak długo dobry dla nas i naszym kolegą, jak długo nie pojawił się jacyś jego inni koledzy, którzy nas nie lubią. I wtedy się okazuje, że ten kolega, który był naszym przyjacielem, odsuwa się od nas, udaje, że nas nie zna, wstydzi się nas, jest w stanie dołączyć się do kpin nawet z nas. My czasami się zachowujemy tak w stosunku do Chrystusa.
że tu w kościele to jesteśmy jego przyjaciółmi, jesteśmy blisko, ale jak wychodzimy na zewnątrz, to gdy inni koledzy przychodzą, to potrafimy albo dołączyć się do kpin, albo w najlepszym razie udawać, że to nie nasz przyjaciel, że to nie ktoś bliski dla nas. Boimy się, że będziemy cierpieć, że zostaniemy wyśmiani razem z Chrystusem, że zostaniemy odrzuceni razem z Chrystusem. A tymczasem święty Piotr pisze do nas, że lepiej jest cierpieć dobrze czyniąc, niż cierpieć źle czyniąc. Bo za każdym razem, gdy się zaprzemy Chrystusa, odwrócimy się od Niego, nie przyznamy się albo dołączymy się do powszechnych kpin, zazwyczaj później jakaś forma cierpienia nas spotyka w postaci wyrzutów sumienia, w postaci jakiegoś niesmaku, zawodu samym sobą. Święty Piotr mówi, bądź gotów bronić wiary. A Chrystus mówi, że dla każdego, który Go kocha i który chce spełniać Jego przykazania, że Chrystus daje Ducha Świętego, parakleta. Paraklet to słowo, które może oznaczać pocieszyciela, tego, kto przychodzi, pociesza, ale także tego, kto jest obrońcą, powiedzielibyśmy rzecznikiem, tym, który się wstawia. Duch Święty, który nas niejednokrotnie broni przed oskarżeniami, które sami sobie wytaczamy, podkreślając tylko to, co jest w nas złe, to, co jest godne pogardy, to, co jest godne wstydu, pomijając to, co jest w nas dobre, to, co jest w nas piękne. Kościół katolicki od zawsze stoi na straży godności człowieka, jego piękna, tego, że Bóg stwarza człowieka jako dobrego. A od diabła pochodzi to, że my tylko siebie oskarżamy, tylko w tym kluczu patrzymy. I Duch Święty, który nas broni także niejednokrotnie przed samymi sobą, przed naszymi głupimi decyzjami, głupimi wyborami. Duch Święty, który żyje w naszym sercu, przenika nas aż po głębie. Duch Święty, który nas lepiej zna niż my sami siebie, lepiej wie, o co nam chodzi. Do tego stopnia, że święty Paweł mu powie, że nawet jeżeli nie wiesz już, jak się modlić i nie umiesz się modlić, to Duch Święty modli się w tobie. Duch Święty woła, Abba, Ojcze. Duch Święty, który nas zna i broni nas przed głupimi wyborami, głupimi decyzjami, głupimi myślami, przed życiem niezgodnym z przykazaniami Bożymi i zaprasza nas do tego, porusza się w nas cały czas i mówi, obroń się przed tym, obroń się przed pokusą, zareaguj wystarczająco wcześnie, odejdź od grzechu, odwróć się, czyń dobro, wypełniaj przykazania, miłuj Chrystusa, miłuj Ojca. Duch Święty, który w nas działa, Duch Święty, który przychodzi jako Duch Prawdy, prawdy o nas, o tym, co jest w nas grzeszne, o tym, co jest w nas słabe, o tym, co jest w nas nawet czasami odrażające, ale także o tym, co jest w nas dobre, o tym, co jest w nas piękne, o tym, co w nas szlachetne. Duch Święty, który chce nas prowadzić drogą prawdy, czyli tą drogą, która w pewny sposób prowadzi nas do raju, prowadzi nas do Boga. Jest trochę ciemno, ale większość z nas zdaje się, że już jest bierzmowana, jak tak sięgam wzrokiem. Często mówimy o sakramencie Eucharystii, o Chrzcie Świętym, czasem o spowiedzi. Dzisiejszy opis pierwszego czytania, kiedy Filip głosi w Samarii Słowo Boże, ludzie przyjmują Słowo Boże, ale później są potrzebni apostołowie Piotr i Jan, którzy nakładają ręce i modlą się o Ducha Świętego. Duch Święty zstępuje i zaczyna się działanie pełne mocy u Samarytan. My otrzymaliśmy, większość z nas tu obecnych otrzymała Ducha Świętego. Już w pełni, jesteśmy w pełni uposażeni. Zawsze pytanie, czy my z tego Ducha Świętego korzystamy? Czy my się na Niego otwieramy? Czy dajemy Mu się prowadzić? Czy pozwalamy Mu działać w nas, bronić nas, wiary Chrystusa, tego, żeby się do Niego przyznać, ale bronić także w nas samych wiary w Boga, naszego obrazu Boga, naszego obrazu samych siebie? Czy nie jest tak, że sakrament bierzmowania jest gdzieś odłożony na półkę?
i tam sobie leży. No taki dar otrzymałem, ale z niego nie korzystam. Duch Święty, który chce w nas działać, Duch Święty, który sprawia, że my nigdy nie jesteśmy tutaj sami na tych ścieżkach naszego życia, na których nas Pan Bóg stawia. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali w niebowstąpienie Chrystusa. 40 dni minie w czwartek, ostatnie chwile, i Chrystus zapewnia nas, że nie zostaniecie sierotami, nie zostawię was samych, dam wam Ducha i daję Go obficie. Dla każdego, kto chce na Ducha się otworzyć, kto chce wejść w to koło toczące się miłości między Ojcem a Synem a Duchem, w to koło miłości wyrażającej się w spełnianiu przykazań i poprzez te przykazania prowadzących nas do miłości, abyśmy mieli odwagę dać porwać się Duchowi Świętemu, który chce nas zaprosić do nowego życia, do życia pełnego, do życia obfitującego w miłość do Boga i człowieka.